W ostatnim odcinku zapowiadałem wam, że będziemy robić nutkę przez 24 godziny jako dżingiel Agencji Tajemnic i to jest ten dzień. Robimy nutkę, nareszcie! Nie mogę sobie tego wyobrazić, ale wyjdzie kozacko. No, nutka i teledysk. Dokładnie. No. A, no to. I wy macie fajnie, bo wy już robiliście dużo razy nutki, no, a ja dzisiaj pierwszy raz. No, ale spokojnie, dlatego że już mamy gotowe studio, które na samym początku musimy wam ogólnie pokazać. Dobra, zobaczcie, to jest nasze całe pudło akustyczne, które właśnie w tym momencie jest skończone. No, wygląda to zajebiście, jeszcze w środek wsadzimy jakieś światełko sobie, żeby nie było kompletnie ciemno. Tutaj są zawiasy na drzwi, drzwi jeszcze dzisiaj nie mamy, więc będziemy musieli sobie poradzić jakąś kurtyną. Ale poza tym jest gotowe. Tam w środku jest taka akustyka, że bez drzwi i tak damy tak, radę. Tak, jest problemu. Idealnie. Tutaj, gdzie teraz stoi to biurko, będziemy musieli przestawić jeszcze moje biurko, żebym mógł po prostu tutaj na bieżąco wszystko produkować. Możemy zacząć coś innego, czyli napisać nutkę. Wybrać nutkę. No tak, bez kitu. Nie powiedzieliśmy o ważnej rzeczy. Mamy 24 godziny, teraz jest 13:10. A, piątek. Okay. No. Czyli dokładnie w tym momencie zaczynamy. W tym momencie dokładnie mamy start. Ej, chłopaki, czy to jest mega oszustwo, jeżeli wcześniej już przeglądałem godzinę, jakby... Tak, no, tak. Dobra, to odejmujemy godzinę, chłopaki. Nie, to wybrałeś coś? Wybrałem, no. No nie, no stary, 24 godziny. Nie, no wybieramy godziny, zaczęliśmy kręcić, wszyscy musimy wspólnie, dokładnie. To powinien być beat jakiś taki zagadkowy. Dobra, czyli co, zagadkowy, no to po angielsku to jest mysterious. Zamuła. O Boże, nie. Beznadziejne, dobra, może detektyw piszmy. Ta jest taka, wiesz, z lat 70-tych, 80-tych. Ale pytanie, czy idziemy w taką stronę, czy bardziej w taką, patrzcie. Jakiś bęgier? Zobaczcie. Stary, na dzisiejsze czasy coś. Stary, obczaj. Aż mam ciarki, stary! Przysięgam! Zipek już tak spisze. I muza na full, uwaga. Agencja tajemnic. Ej, ej. W sensie, ja bym robił na takim bicie. Ja bym zrobił inny. Ja bym zrobił inny, ale zapisz go. Dobra. Zapisz go, jest dobry fest. Dobra, zapisuję. Ale poszedłbym bardziej w taki pop niż w jakiś trap, nie? A ty, Zipek? Ja stary, jak usłyszę coś dobrego, to wam powiem, że mi się podoba. Teraz jestem Wiktorem, ale kiedy przybiorę formę Lil Aliego, każdy beat będzie zarąbisty, człowieku, taka nawijka będzie... Wpisz bęgier trap, człowieku. Jak ktoś podpisuje swoją nutę, że jest bęgierem, to znaczy, że stary, ona jest beznadziejna i musi ją tak nazwać. Ja się zdaję w 100% na was. To, co dobra. Wybierzecie, stary... Dobra. Robienie nutki w 24 godziny to jest fajny challenge, jak dla mnie. Chyba każdy powinien spróbować sobie takiego challenge'u. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest SteelSeries, czyli zarąbisty sprzęt gamingowy. I teraz mam na sobie takie podstawowe słuchawki Arctis Nova 1. I są one bardzo fajne, fajnie wyglądają, bo są obklejone, ale pora na upgrade. Ponieważ tutaj, zobaczcie, mam Arctis Nova 3 oraz Arctis Prime. Te są zarąbiste, ponieważ są podświetlane, można je podpiąć do peceta, PlayStation, Switcha czy telefonu. A te z kolei bardzo wiernie oddają dźwięk, więc są przydatne w gamingu i to są chyba w ogóle najlepsze słuchawki gamingowe, jakie istnieją. No i zobaczcie, sama w sobie jakość wykonania, od razu widać, że są to po prostu słuchawki już z półki premium. Ja akurat potrzebuję takich, ponieważ właśnie potrzebuję dużo szczegółów, a oprócz tego, oczywiście wszystkie słuchawki są zaopatrzone w mikrofon, więc nawet jeżeli tutaj mam mikrofon dalej, to czasem szybciej jest gadać po prostu do czegoś takiego. A tak ogólnie to zróbmy sobie szybki setup gamingowy. Zacznijmy od unboxingu wszystkiego. Dobra, teraz ta zarąbista klawiatura RGB leci do kompa. Kurde, epicko to wygląda, a wszystko można customizować w aplikacji, co pokażę wam zaraz. Teraz pora na myszkę. O damn, zobaczcie to. Oczywiście myszka ma guziki do customowania, więc możecie sobie poprzypisywać różne funkcje. No dobra, to pora na skustomowanie. Oczywiście wszystkiego, oświetlenie można customizować sobie w aplikacji SteelSeries GG. Dajmy color shift i patrzcie na to. Zarąbiście wygląda. W takim razie klawiatura. Ciekawe, jakie tutaj są opcje. Teraz wszystkie kolorki powinny się zmieniać. Możemy zaznaczać same części, które mają być zmienione kolorami. No jest to bardzo fajna funkcja, jeżeli lubicie sobie customizować właśnie waszą klawiaturę. No i w myszce to samo. Także możemy zrobić, żeby zmieniały się w niej kolory. Więc oczywiście, jak widzicie, jest bardzo dużo zabawy z tym. Jeżeli chcecie kupić sprzęt SteelSeries, to oczywiście link jest w opisie, więc zapraszam. A tymczasem my przechodzimy dalej do odcinka. Stary, każdy bit jest spoko, ale nie takie. Mi się właśnie ten podoba w miarę. Każdy bit jest spoko, ale nie ten. Ciężko się nagrywa muzę? Powiedz. Dobrze, tylko wszyscy mam wrażenie, że mają oczekiwania, że zrobimy wszystko kurwa w 5 minut. Po prostu trzeba być spokojnym i wytrwałym w tym, co się robi. No a wypijemy z większa jakieś może. Nie ma tutaj takiego czegoś, że możesz dać, że jest energetyk? O, jest energetyk. Ha, jak wyczarował, człowieku! To nie jest energetyk! Gdzie tu kurwa jest energetyk? A jeszcze jest stary. Energetyk crazy, kurwa. Crazy! To może być fajne.
Fajny beat. Agencja tajemnic! Jesteśmy wynajęci! Za pięć dych, dawaj nam ten hajs. Jest tu jakiś klan, to nie ma go już. Ej, ścieram pusz i robię te bity. Zaraz tutaj będą mordo mocne bity. Wbijaj do agencji, baby! Zajebiste, nie? Zajebiste! Teraz przejrzyjmy wszystkie bity, jakie zapisaliśmy. Mamy tylko 7. Pierwszy z bitów, którymi się Zipkowi Wapur spodobał, tak naprawdę 3 ostatnie, to są te, które najbardziej nam się podobały. No jest fajny. Ej! No według mnie wybór jest pomiędzy tym, a tym ostatnim, nie? No dla mnie ten. Ten? No. Dobra, no czyli wybraliśmy bit w takim razie. Może przenieśmy stanowisko. Tak, no przenieśmy stanowisko, ogarnijmy tamten pokój. Tu można bity robić, człowieku. Zarąbiste. Widzowie, bo jak dobrze pamiętacie, tutaj miało być to studio, ale gabaryty tego boksa ledwo się tu zmieściły. Nie wiem, jak w ogóle to zostało tu wciągnięte. Żegnajcie, chłopaki. Już mnie nigdy tu nie będzie. Chłopaki, jakbym miał codziennie, jak robię muzę, przynosić to biurko przez te drzwi i wszystko zdejmować, to wolałbym się zwolnić z tej firmy. Jak? To przecież ty ją robisz. Stary, no a ta maszyna, przecież ona nie może tu stać. Jak, stary? No przenoszę cały sprzęt już. Będę miał fajny oko tutaj, w pokoju. I to będzie, stary, oficjalnie już taki twój pokój. Czy ja wiem, to jest pokój Daniela. Przynajmniej ta część, stary. Ale ta część pokoju tak, no taśmą wstawię ją odgrodzę. Taśmą bazy? I będę tu siedział. Nie, bazę. Ale stary, ja myślałem, że to biurko będzie tak w ten sposób, nie? Jak? Że tu będzie się krzesło, że ono będzie o tak stało. Tak, też tak myślałem najpierw. I będziesz wtedy face to face z boksem. No ale i tak po co mi to, stary? W gruncie rzeczy. No sam mówiłeś, że jak będziesz siedział tak pionowo, to że będziesz widział, jak kto nawija. No tak, ale tutaj drzwi nie będą szklane przecież. Więc no w sumie wszystko racja. Jedno. Ja rozwala mnie to, stary, no. Że zajmujemy się teraz tym, a jeszcze trzeba będzie całą nutę napisać. No stary, no nuta polega też na sprzęcie, nie? I to w dużej mierze. Daj, to ci pomogę coś przenieść. Złap wszystko w garść. Wezmę całą resztę. Ja dosłownie, stary, rób to co ja. Dosłownie nie. Robię tak samo jak Ernest. Biorę po prostu całą resztę i tyle. Proszę bardzo. No, idealnie, jaka tu jest akustyka. I w ogóle te gąbki, jak wszystkie są tak chaotyczne, to specjalnie te są na wysokości właśnie wokalisty. Żeby ten dźwięk szedł właśnie od razu w stronę mnie. Jak ten dźwięk w ogóle, jak zamkniesz tutaj? Jest, stary, zarąbiście. Ej, 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 ej. Co to, jakiś odkurzec? No bo tam drzwi nie są zamknięte. Raz. Ciekawe, jak to będzie brzmiało, ale kurde jest ja. No. Ale tu jest mocno. Krzyknij. O! Halo. O, wielki moment. Wbijaj, tylko zamykaj drzwi. A co, ktoś się spierdział i nie chcecie, żeby uciekło? Patrz, jaka tu jest akustyka! Zajebista, no. Chłopaki. Oh boy. Lecimy z tym. Zamontowane! Lecimy. Mamy zarąbisty pomysł, jak mamy teraz tyle przestrzeni, tu postawimy telewizor, tu może jakiś stoliczek, człowieku, z energolami. No. Uhuhu. Zobaczcie, wszystko już jest praktycznie gotowe. Moje stanowisko stoi. Tutaj wygląda to naprawdę zarąbiście. Jeszcze tylko, jako że dopiero to zostało zrobione, trochę tutaj wali klejem, nie, do pianek. Więc wstawiłem wiatrak. Teraz jeszcze potrzebujemy więcej światła w tym pokoju. No i patrzcie, jest światło. Dobra, praktycznie gotowe, tylko jeszcze wstawić moje krzesło. I zaczynamy fazę kreatywną, czyli pisania nutki. Ile nam to zajęło? Jest 14:37, półtorej godziny na to, żebyśmy wybrali tylko beat i ustawili stanowisko. Czy to dużo? Szczerze mówiąc, chyba nie. Chyba to jest bardzo dobry czas, nie? Weź pod uwagę, że w najgorszym przypadku zejdzie z teledyskiem w sumie. I jeszcze cały montaż, stary. Ja obstawiam, że teledysk będzie prosty, stary, że 4 godziny nam zajmie teledysk. Ale nakręcenie czy z mixem zmontowanie? Nie, no montowanie, stary, to jest 8 godzin jak. No. No to bierzmy się do roboty, stary. A ja w tym czasie będę miksował nutkę, też mi zejdzie się z tym, stary, z 4 godziny, myślę. Ale bym, chłopaki, ci jakiegoś drwala zjadł. Z chrzanem, z żurawinką, na ostrym, na podwójnym. Klasyk. Ale to kolejny dzień pod rząd, ale chłopaki. Stary, teraz jeżeli zjemy, pod kontroli. Zjemy o 16 drwale, no to przecież od 12 w nocy znowu trzeba będzie zjeść drwala. Jasne. Stary, jestem w szoku, że coś takiego mamy w ogóle, no. To nie jest studio, że jedziesz sobie wynająć, gdzieś nawinąć, tylko no mamy normalne studio w domu. Dobra, zaczynamy pisać nutkę.
minutę. Każdy z nas pewnie ma inny styl w ogóle, jak się zabiera za pisanie piosenki. Ja osobiście puszczam sobie piosenkę, włączam dyktafon, cały czas nawijam wszystko, co mi przychodzi do głowy, a potem zbieram wszystkie pomysły i wybieram z nich najlepsze. A ty, Zipek? Ja mam takie, że ja zawsze słucham i nawijam od razu do mikrofonu i podkładam to i potem ewentualnie to jakoś tam flipuję, nie? To ja słucham beatów z zaokrąglenia, aż nie piszę całego kawałka. Tak, no ja dokładnie też. Moje robienie nutki wygląda takie. Od razu zaznaczam, ja nie jestem profesjonalistą i nie mam pojęcia, jak się robi nutki i nie umiem pisać nutek. Tarara, ta, tara, tara, ta, ta, tarara, ta, 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 ta. No i coś takiego sobie nagrywam i pod to piszę, jest mi łatwiej wtedy jakoś, nie wiem czemu. Zaczynaj z nami, jeśli jesteś straszny. Jak nie wierzysz mi, to bądź uważny. Jeszcze raz. Każdy jest odważny. Bo w naszej ekipie każdy jest odważny. Ej! Mordo! Ja już mam refren i mam zwrotkę jedną, nie wiem, czy pisać dalej. Zrobienie nutki w 2-4H to jest easy. Tary, jak ja mam czas, żeby zleszyć ten tekst 35 minut. Ci raperem jest proste, mordo. Wiesz, o co chodzi? No po prostu mieć ten luz. Co? Generalnie co do nuty, chłopaki, nie wiem jak wy, ja mam napisany chyba refren, zwrotkę. Nie wiem, czy z tego, co tu napisałem, ja można zrobić refren. Można. Ale nie wiem, czy już sobie pokazujemy, czy to jeszcze... No, nie wiem. No nabijamy chyba sobie, patrz. Ja mam takie tyle. Kurde, to stary, dużo, to wygląda jakbyś jakiś kod do komputera napisał, zobacz. Mogę nawinąć. Dawaj, puść mi podkład, Ernest. Ja, stary, totalnie zapomniałem, jak ten beat już leci. Próbuję teraz nawinąć, ale znaczy... No, ja też właśnie... Ja to już nawinąłem. Nie zaczynaj z nami, jeśli jesteś straszny. Jak nie wierzysz mi, to bądź uważny. Nie ucieknie nam nawet stwór żelazny, bo w naszej ekipie każdy jest odważny. To sprawy ważne, nie głupoty. O kurwa! Nie, od każdego 50 zł jest. Ale mocno, jeszcze 50 zł! Ale nie wiem... Ja też nawinąłem 50 zł. Tak, kurde, wszyscy będą mieli to samo! Ja nie nawinąłem. Każdy ma to samo. Ale rem stary zarąbisty, ta końcówka, szacun. Tak? No to git, fajnie. Let's go! A ty, Ernest, właśnie. Agencja tajemnic, nie pustych obietnic. Jak jesteś klaunem, to wypadł na śmietnik. Jesteśmy najlepsi, mordo w swoim fachu. Nasze sprawy zawsze wtedy, gdy słońce zachód. Mi się coś wyrąbało, ale cześć. Ej, ale było zajebiście. Ej, lubię. Ale było zajebiście, ej. No i tutaj powinno coś takiego wjechać. Dokładnie co Zipek zrobił. Dawaj, teraz ty, Wiktor. Ale zajebiście. Donon zgrabił wszystkie liście. Donon zgrabił wszystkie liście. Ej! Ej, musimy zrobić do tego ten taniec. Ci się nie śniło, ale to już było. Ci się nie śniło. Agencja tajemnic, możesz sobie bredzić. Pogonimy wszystkie stwory za okienic. Przychodzi nowa sprawa, prawie jak Scooby-Doo, maski pościągamy. Rozwiążemy zagadkę każdej białej damy. Ej, teraz skupmy się. Stary, tyle mam. Dobre. Dobre, w sensie, no, dla mnie powinniśmy teraz to ponagrywać, nie? Wszyscy zrobili kawał dobrej roboty. Let's go. Ej, ale tu jest zajebiście, co? Już wszystko live jest? O kurwa. Serio? Nie zaczynaj z nami, jeśli jesteś straszny. Jak nie wierzysz mi, to bądź uważny. Nie ucieknie nam nawet stwór żelazny, bo w naszej ekipie każdy jest odważny. Dobra, dawaj. Ej, każdy z nas ma doświadczenie. Ej, wariują potwory na scenie. Ej, ej, ej. Ogólnie nawijaj samo ej, a potem my też zrobimy ej, stary. A. Więc nie skupiaj się, obojętnie jak to nawiniesz, okay. Bo i tak musi to być jako kur. A, no to już nagrane. To już, jak obojętnie to już jest. Ja to chyba to zwaliłem. Nagraj samo ej, stary. Dobra, czyli zwykłe, bez zastanawiania się w ogóle. Ej. Ej. Mocne, ale to powstaje szybko. Jezu, już zaraz będzie piosenka. Cała zrobiona. To nie ma sensu w ogóle, ale dobra, na razie jest pilot. Bo to sprawy ważne, nie głupoty. Skończyłem, nareszcie. Agencja tajemnic, nie pustych obietnic. Jeśli jesteś klaunem, to wypad na śmietnik. Jesteśmy najlepsi, mordo w swoim fachu. Nasze sprawy zawsze wtedy, gdy słońce zachód. Ej, agencja tajemnic, możesz sobie bredzić. Pogonimy wszystkie stwory za okienic. Przychodzi nowa sprawa, ale to już było. Dla nas jest to deal do garnicia na Cito. Dobra, wszyscy już sobie nagraliśmy takie demo tak naprawdę. Pierwsze, nie wiem, no pierwsze ślady, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Teraz robimy odsłuch, zobaczymy, co jest fajne, co jest średnie. I tak naprawdę teraz dopiero zaczyna się prawdziwa praca nad tą piosenką. Wygląda nieźle, brzmi tragicznie. Okay. Zobaczymy. Uwaga. Ej! Nie zaczynaj z nami, jeśli jesteś straszny. Jak nie wiesz, brzmi, to bądź uważny. Przychodzi nowa sprawa, ale to już było. Dla nas jest to do garnicia na Cito.
Takie coś możemy zrobić na tym języku? Albo tak. To już dobre. Zimek wymyślił. Dawaj, Wiktor, dawaj, zróbcie ten sam ruch, co przyjdzie. Czekaj, jak to jest? Dobra, to teraz w takim razie ja to dzielę. Nie wiem, możecie zacząć się zastanawiać. Mogę wam to wyeksportować, co mamy teraz. No. Możecie zacząć myśleć już nad teledyskiem. Okay. Słuchając sobie tej nutki, co mam nagrane, a ja sobie to wszystko podzielę na ten, na zwroty i tak dalej. To zrób wszystko, my ogarniemy teledysk. Ale... Dobra, let's go. Dobra, to eksportuję. To czego? Zaczynamy teledysk od nagrania takich typowych zdjęć nawijania po prostu. Fajna scenka, fajne tło, my na środku, fajne stylówy. I po prostu nabijamy, nie? Więc pierwsze miejsce, w którym możemy fajnie nabijać, to chyba jest salon, nie? Po prostu przygotujmy salon. Salon, jest epicko. Na pewno kilka ujęć musi być, nie wiem, na basenie, jak klęczymy. No. Bo to będzie zasadnie na kilka sekund w filmie. Kundo, Rayquaza, Seta, lepszana na 30 level. Esunia. Musimy zatrudnić jakiegoś tancerza, żeby nas nauczył szybko tańca. Żabson, weź mi ten, podrzuć tego chłopaczka, co tam do ciebie tańczy. Co że myślisz? Na ziemala dzwonisz? Stary, dzwoń do PZ-a. Dobra, wiesz co, mam telefon drugi, sorry. Nara. Dzień dobry, panie PZ-cie. Panie PZ-cie. Okazało się, że mamy teraz problem z audio i musimy zmienić interfejs, do którego jest podpięty mikrofon. Czyli to pudełko. Na jakieś inne, no nie wiem, i zobaczymy tak naprawdę, czy to nam pomoże. Widzowie, jest godzina... Nie ściemniać. 21 dochodzi. Ernest już nawet nie pokazuje emocji, jak nagra. No to przez te lampy, no! Cały czas siedzę przy lampach. Agencja tajemnic, nie pustych obietnic. Jeśli jesteś znany, to wypadasz świetnie. Jesteśmy najlepsi, mordo w swoim fachu. Nasze sprawy zawsze wtedy, gdy słońce zachód. Każdy czas ma doświadczenie. Ej, ta nuta już powoli siada, ale musimy dodać najważniejszą rzecz, czyli dolną warstwę. Ej. Tworzoną przez różnego rodzaju chórki i adliby, czyli rzeczy w stylu. Ej, ej, jak skryt? To się robi, stary, bo ja nie mam silnego. Stary, pojęcia. Puszczasz mi nutę na słuchawkach, no. Klikasz, stary, nagrywanie, no a następnie ja nawijam i potem, stary, sobie zobaczysz. Nagrywam! Ściąga mnie! Zapuść! Ej, ej, ej! Cenie! Cenie! Plebie! Skrr, skrr, skrr! Ja też tak będę musiał biec! Nie mogę! Najlepszy moment robienia nuty. Jest najświeższy. Ui, ui! Trash! Ej, ej, ej! Ej, ej, pa, oświetlenie, ej, cenie. To było niezłe, to był fire. Za długo to trwało, stary, ja zacząłem się dusić. Dawaj, stary, kasłać, czemu? Dusić się. Czemu? Dawaj, stary, nie wiem, no po prostu mnie przydusiło, nie? Ale w sensie, to było tak dobre, że ziomal się udusił? Ja ci nawet nie słyszałem, stary. To było tak dobre, że ziomal się udusił, chłopak. Wbijasz ty teraz, Wiktor. No dobra. Powodzenia. Ciekawe, czy da czadu, co? Dobra, lecim z tym adlibem. Ty! Pod chatą stoi kombajn! To będzie mocne. To będzie co najmniej zacne. Ale przestań, kur... Serio? No i git. Aha! Te przystery jak on cię trzymał. To jest, widzowie, najlepsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Ja? Stary, czuję. Dogrywka do tego kawałka w tej chwili. Nie gadaj, idź i to ja zrób. Czuję, nie no, gadaj, idź to zrób. Nikt tu nie dodał. Idź i to. Stary, wczuj się, kurwa, w siebie. Zipek, dawaj, napierdalaj, cokolwiek. Ej, bo Zipek tam wszedł i teraz jak ściągnę tą kurtynę, to nikogo tam nie będzie, stary. To jest magiczna sztuczka w środku odcinka. Zakład widzowie, że tak jest? Nie ściągaj, bo te starte ciężary tam leżą. Zipek? Ale to buja! Ale to buja! Tu nie ma co dodać! No jak? To jest idealne! Mówiłem, stary, że się nawryje w ziemię i nic nie dodać. Wiesz, o czym ja pomyślałem? O czym? To brzmi, jakbyście mnie zaprosili na tą nutkę. Że jesteście hostami. Czemu? Jesteście hostami tej nutki. Czemu? No bo są wasze adliby, a moich nie ma. I ja tam gdzieś nawijam i to jest takie fajne, bo tam jest pełnia. Ja, stary, tam się nie mogę nic wyrazić więcej. Stary, nie,
nie ma miejsca. Zapełnili wszystko. Ej, bo tych adlibów jest tak dużo. Ale trzeba będzie teraz pousuwać dużo. Te najgorsze trzeba usunąć. Wszystkie są idealne. Ja słuchałem. Ej, zakładam, że zrobię taką malę, że dotknie ekranu i wróci. Dawaj, stary. U, kurwa, ale to jest obrzydliwe. Weź się do nieru. Jaki nudel, kurwa. Jestem pewien, że dużo trenowałeś. Troszeczkę. Widać, dobry jesteś w tym. Widzowie, dało się. Jest słówka skończona. Znaczy, jest nie stary... jest skończona. Jeszcze 23. 23. Trzeba zmiksować, nagrać teledysk i zmiksować teledysk. Mamy pół dnia na to. No i musimy też pójść całą noc. Spać, nie? No. 11 godzin pracy. Nie. 11 godzin 10 godzin tak? pracy teraz mamy. Czyli eksport nutki z programu, odpalenie naszych głośników na dole i rozpoczęcie teledysku, czyli chyba najlepszej części, nie? No. Dlatego, że jest mega zabawne, można dużo się wyszaleć po prostu przy teledyskach. Osobiście uważam, że pierwszy kart jest tutaj. Miejsc do nawijek będzie, obstawiam, ze 3. Na basenie, w salonie i tu. Jesteśmy na miejscu, zaczynamy teraz nagrywać właśnie teledysk. Najważniejszy moment dzisiejszego dnia, dlatego że jednak robimy tę piosenkę głównie na YouTube'a, nie? Bez przekręcenia ekranu. 8 grudnia, 23.55. Non-stop, nie? Non-stop, stary! Ej, zajebisty challenge. Ja ogólnie skończyłem przed chwilą pić kawę i jestem taki wystrzelony. Jeszcze zrobiliśmy 1,5 godziny przerwy. Po prostu, nie wiem, zupełnie jakbym na nowo kręcił ten film. Danielu, co mamy robić? Ja? A kto? Kto robi ja? Reżyser typowy, nie? Poeta, typowy reżyser, ten outfit. Mordo, to jest poeta. Jestem jak takie, wiecie, jak takie pale wbite w ziemię. Normalnie na prosto, na płasko pierwszą scenę gramy. I to ma być właśnie takie śmieszne, że najlepiej to jakbyście w ogóle się nie ruszali. Agencja tajemnic, nie pustych obietnic. Czekajcie, bo ja nie jestem w stanie, bo ja nie znam tekstu. My też nie. No to ja mamy zadanie. Nie da rady w ten sposób. Zobaczcie. Nie byliśmy w stanie tego jeszcze nawinąć. I Zipek, teraz patrzcie co robi. Robimy cały tekst tej piosenki. Kolorujemy go na rolę. Stary. Nie. Która jest godzina? 15 po. Dosyć nawet bardzo późno. Jest godzina dosyć nawet bardzo późno. Ale mordo nie wytykaj, atmosfera jest luźna. Wszyscy na balecie naraz krzyczą ryk. Ja głośno szeptem mówię myk. Agencja tajemnic, nie pustych obietnic. Jeśli jesteś klaunem, to wypad na śmietnik. Gdzie staliśmy najlepsi, mordo w swoim fachu. Nasze sprawy zawsze wtedy, gdy słońce zachnie. To było niezłe. To było fajne. No więc nagraliśmy pierwsze nawiki, kilka scenek tak naprawdę. Myślę, że wyjdą dosyć spoko, chłopaki. Spoko, spoko. No. Teraz robimy scenki, króciutkie. Mi padł telefon. Historia. Macie telefon? No, no. Chcesz, masz. Tylko odkup mi kiedyś. Pierwsza. Pierwsza już jest? Co? Tak, tylko nie chciałem story tak. O, 47. Jest 12.47. No hola, lecimy, no. Kolejne. To są takie przebitki tylko, nie? Dobra. 3, 4. Lecimy kolejną scenę teledysku. Teraz jest akcja LED, dlatego że zgubiliśmy pilota od LEDa. No to jest ogólnie mega przerąbana akcja, no, bo musimy rozkręcać cały zasilacz śrubokrętem i wkładać kable. Wiecie co? Nie nagrywam. I uwaga, udało się! Mamy... Czemu to mryga? Chłopaki, czemu to mryga? Nie mryga, stary. Wydaje mi się, no, że... O, dobra. Udało się odpalić teraz LED do składu. Możemy nagrywać kolejne zajebiste scenki. Stary, patrzysz, jestem pomarańczowy. O, różowi jesteśmy. No. No. Jesteśmy bardzo zmęczeni. No. Ale ta noc... Zostanie przez nas wszystkich i przez naszych widzów oczywiście zapamiętana. Mamy godzinę w 1:30. Zipek ustawia scenografię. Tu będzie teraz scenografia. No i oczywiście gwiazda wieczoru. Jeżeli zapytacie mnie, czy jest teraz normalnie, to wam powiem, że tak. Agencja tajemnic. To się tylko śni.
Naszym... Dzień dobry, witamy. Jest godzina, ja cały czas lubię tak adytować. 2:31. Oh yeah! Zarąbiście, ja się czuję coraz lepiej ogólnie. Teraz dopiero, ten moment. Dopiero kończymy nagrywki teledysku. Jeszcze mamy dwie sceny. Zajebiste sceny. Zajebiste fajne sceny, a dopiero co wróciliśmy ze sceny z dworu. Stary, nie spoileruj, i tak zaraz zobaczą. Nie, ale tylko wycinki, jutro. Tylko wycinki. Jutro zobaczą nutę, no. To prawda. Musicie być jutro. O której godzinie, Ernest? O której godzinie jutro będzie nutka z teledyskiem? 19. O 19 wszyscy wbijają, subskrybują, zostawiają łapy w górę. Dokładnie. I zostawiają łapy w górę pod... No, to już mówiłem w sumie. Dokładnie, no. Więc... Leave a like, leave a comment, leave a subscription. Lecimy na górę do boksika. Let's go! Yeah! Każdy z nas ma doświadczenie. Wariują potwory na scenie. A nie ten, a nie plebie. To ziomale, który chce nie. Więc udało nam się zakończyć tak naprawdę teledysk. Ta scena w basenie to była ostatnia scena już, która była nam potrzebna. Wow. Jest która? 4:09 jest, nie? Więc naprawdę... Ale chłopaki, odbyliśmy taką robotę. Nie możemy się doczekać na wasze komentarze, jak wam się to podoba. No. Dla nas na razie na tą chwilę najlepsza noc życia. Zajebiście, zajebiście fajnie. Jest. Ja się poczułem jak w bazie kiedyś. No, jeszcze tylko techniczne rzeczy, chłopaki, bo mi zostaje miks, ale ja w trakcie miksowałem wszystkiego. Wkurzałem tym chłopaków cały czas i dodatkowo no Zipek będzie musiał wsiąść teraz do montażu, teledysku. Do teledysku. To jest powalone, że my się wszystkim zajmujemy przez 24 godziny. No tak. Od rozłożenia studia, pomiksowanie, wszystko, wszystko będzie z naszych rąk wychodziło. Tak, to jest mega fajne mieć już tyle skilli, stary, że jeszcze ta nuta jak będzie dobrze brzmiała, to będę mega zadowolony po prostu. No my idziemy chillować, bo teraz widzowie mamy zapiekanki w nagrodę. Jest! W końcu! A już wiemy! Ale nikt nie stawił ktoś piekarni. Patrzcie! Czekaliśmy cały dzień, że w zamian za to, że skończymy teledysk, będziemy mogli zjeść sobie zapiekankę. No i fajnie, nie? No. Smacznego. Podobno najlepsze zapiekanki jakie są. Tak. Takie ogólnodostępne, stary. Za 6 zł jedna. Kur... No przecież to są okazja życia. Stary. Za 6, nie? Tak. A co? Zaoszczędzony pieniądz? To zarobiony pieniądz. Pobudka. Pobudka. Zobacz, która godzina. Oj, faktycznie. 9, ile? 40. 9:40, wstawaj, teledysk gotowy. Co? Chodź, dzień dobry, Ryk. 9:40, za pierwszą. Teledysk gotowy. Jaj. Całą noc montowałem, jeszcze zostały 3 godziny na poprawki. Tak więc, jeszcze mamy czas. Ale wydaje mi się, że jest niezły. Wy widzowie niestety zobaczycie w tym odcinku tylko i wyłącznie reakcje chłopaków. A sam teledysk musicie wejść już jutro, zobaczyć, będzie publiczny o godzinie 19. A teraz reakcja chłopaków na teledysk. Prawie skończony. A tobie się jak podoba? No nie wiem, no ja wolę nie wyrażać opinii przed tym, jak wy nie wyrazicie, nie? O, mogę wam pokazać co najwyżej, żebyście uwierzyli, że 24 godziny jest też zmontowany, a nie że później był montowany. Tak wygląda timeline tego wszystkiego. Piona Zipek! Zajebisty jest ten teledysk, stary. Stary, nie dało się tego robić lepiej, myślę. Ja bym porobił jeszcze digital zoomy, stary. No, na pewno, jest mnóstwo jeszcze efekty w ogóle. Color grading nie jest w ogóle zrobione. No, no, bez kitu. No ja myślę, że nuta jest zrobiona ogólnie, no. Nie? I tak jeszcze będziemy teraz trochę nad tym siedzieć i ja i Zipek pewnie. I co, panowie? Gratki. Gratuluję! Jestem dumny, kurde. Ja też. No. Taka fajna nuta. No. Taka fajna. Dobra, więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, dlatego że dla mnie naprawdę był to po prostu tak zarąbisty dzień i fajnie się to robiło. I widzimy się już w kolejnym odcinku. To na tyle, na razie.